Cześć, witam Was tego prawdziwie wiosennego dnia. Mam nadzieję, że jednego z wielu, a w zasadzie pierwszego z wielu, już zima do nas nie wróci. Zanim przejdziemy do recenzji rowerów, które teraz przygotowałem, chciałem Was zachęcić do kliknięcia w poniższą ikonkę i subskrybowania naszego kanału. Wystarczy jedno kliknięcie, a będziecie zawsze na bieżąco z nowościami, ciekawostkami i w zasadzie nie ominie Was żaden z naszych filmów, a zapewniam, że będzie się działo w najbliższym czasie i na pewno warto nas śledzić. Rower, który dzisiaj dla Was mam, to rower, o który często pytacie, ponieważ bardzo często ostatnio pytacie się nas o rowery Crossa na 2016 rok. Zaczęły się one już na szczęście pojawiać w dużych ilościach w sklepach rowerowych, w związku z czym mamy możliwość zrecenzowania dla Was jednego z nich. Rower, który mam dzisiaj dla Was, to najnowszy model Cross Level B1. Jest to nowość w ofercie, bo jak pewnie pamiętacie, w zeszłym roku górale Crossa zaczynały się od modeli 2, czyli B2 i R2. W tym roku jest inaczej, mamy nową serię, znaczy cyferką 1. Rower, który dla Was mam, to jest level B1, czyli rower na kołach 29 cali. Cóż nowego? W zasadzie, jeżeli chodzi o ramę, to niewiele się zmieniło. Pewnie możecie doskonale poznać to charakterystyczne załamanie ramy przy sztyce i przy rurze podsiadłowej. To się nie zmieniło. Zmieniło się nowe malowanie i w zasadzie to jest główna nowość. Tutaj jeszcze pojawia się taki garb przy główce ramy. W zasadzie jest to kwestia oczywiście wyłącznie stylistyczna. Tutaj nie ma żadnych większych zastosowań praktycznych. Jest to rama o podobnej geometrii co w zeszłym roku, czyli w zasadzie rowery linii B i R dalej są rowerami sportowymi, czyli nie są to rowery rekreacyjne i faktycznie jadąc na tym rowerze mamy takie wrażenie, jakbyśmy byli mocno rozciągnięci nad kierownicą. Rower skłania nas do tego, aby dociążać przednie koła, był bardziej zwrotny. Tylny trójkąt dalej jest dość krótki, widać to na przykład po dość małym prześwicie tylnego koła, dzięki temu rower jest nieco bardziej zwrotny. Rama w B1 jest identyczna jak w modelach wyższych, co widać po takich ciekawych akcentach. Pewnie zauważyliście, że B1 ma pancerze poprowadzone zewnętrznie, nie ma ich prowadzonych wewnętrznie. Natomiast jak pewnie widzicie, rama już jest przygotowana w prowadzenie wewnętrzne, które jest wykorzystywane w droższych modelach. Dlatego jeżeli byście tylko mieli takie ambicje, to bez problemu można sobie w tym rowerze poprowadzić pancerze i przewody wewnętrznie. Jest taka możliwość jak najbardziej, więc jeżeli ktoś chce z tej opcji skorzystać, to jak najbardziej może. Rama bardzo uniwersalna, można z niej dalej wykorzystać i wyciągnąć pewne elementy funkcjonalne, takie bardziej turystyczne, jak widzicie, jest tutaj mocowanie do bagażnika, jest oczywiście mocowanie tradycyjne do błotników, także można troszeczkę funkcjonalność w tym rowerze poprawić. Co do sprzętu, tutaj oczywiście mamy do czynienia z układem jeszcze z trzema biegami z przodu, biegów mamy łącznie 24, czyli jak się domyślacie, z tyłu jest kaseta 8. Ważne, że kaseta, bo jeszcze czasami u konkurencji w tym przedziale cenowym poniżej 2000 zł zdarzają się wolnobiegi, no a wtedy no, nie jest to zbyt szczęśliwe rozwiązanie. Przerzutka to zupełnie nowa Shimano Acera. Wizualnie bardzo mocno nawiązuje teraz do wyższych grup Shimano, zwłaszcza do Deore. Wygląda tak, jakby miała sprzęgło. Sprzęgła jeszcze nie ma, oczywiście, natomiast faktycznie wygląda bardzo nowocześnie. Precyzja pracy jest wystarczająca. No cóż, Acera to zawsze była Acera, czyli przerzutka, która być może nie była tak lekka i tak precyzyjna jak grupy w Deore i wzwyż, natomiast zawsze już dawała radę, czyli tutaj nie było problemu z jej regulacją, była trwała i odporna. Korba SR Santor, oczywiście na kwadrat jeszcze, no cóż, tutaj w tej klasie cenowej jest to raczej jeszcze standard. Widelec w tym modelu to SR Santor. Plusem jest to, że posiada już blokadę obsługiwaną z pokrętła na koronie. Blokada jest efektywna, działa, cóż, jest bardzo prosta, nie da się ukryć. Z takiego dość, powiedziałbym, tandetnego plastikowego pokrętła, ale spełnia ono swoją rolę. Jedynie trzeba troszeczkę uważać, żeby go nie urwać, bo niestety jest tak skonstruowany, że czasami można tym o coś w terenie zahaczyć. Hamulce tarczowe, natomiast są to hamulce tarczowe mechaniczne. Są to hamulce Shimano, zestawione z klamkami Avida. Akurat klamki to dobry pomysł, jeżeli jeszcze pamiętacie takie czasy, kiedy się dopiero kompletowało hamulce, kiedy jeszcze fabryki były popularne. Klamki Avida zawsze były w cenie i zawsze były bardzo mocno przez wszystkich chwalone, bo są naprawdę bardzo dobrej jakości. Cóż, kokpit standardowy dla Crossa, czyli mamy tutaj komponenty Crossa, mostego, pewnym wzniosie, plus 7 stopni. Można go zawsze obrócić w drugą stronę i uzyskać kąt negatywny, czyli dla osób jeżdżących bardziej agresywnie pewnie będzie to miało swoje plusy. Jak to w Crossie wykorzystano opony? Są to szwalbe, są w tym przypadku opony Smart Sam. Taka typowa uniwersalna opona na bardziej suche nawierzchnie. Nie jest jakaś szczególnie wymagająca, nie dobrze radzi sobie na mokrej nawierzchni, natomiast jak najbardziej w takich ogólnych warunkach, czyli ziemia, ścieżki leśne, shooter jest oponą całkiem obiecującą, która ma dość wąski, dość blisko siebie ustawiony bieżnik środkowy, w związku z czym ma też dość niskie opory toczenia, a warto podkreślić, że ma ten bieżnik wyższy niż na przykład Racing Ralph, więc troszeczkę lepiej się trzyma w bardziej sypkiej nawierzchni. Cóż więcej, o tym rowerze mogę Wam też powiedzieć taką ciekawostkę, którą warto
żebyście wzięli pod uwagę, ponieważ często kupujecie krosy wysyłkowo i nie mierzycie ich wcześniej. Chciałem Wam zwrócić uwagę na to, że krosy zarówno w zeszłym roku, jak i w tym roku są naprawdę bardzo duże. Rower, który widzicie tutaj, jest w rozmiarze M. Ja mam 1,78 m wzrostu i jest ten rower na mnie w sam raz, nawet z takim lekkim ukłonem w stronę tego, że jest minimalnie za duży. Osobiście wolę rowery mniejsze, więc jeżeli miałbym taki rower kupować dla siebie, to pewnie szukałbym raczej S-ki, bo byłaby ona dla mnie bardziej odpowiednia, byłaby bardziej zwrotna. Pamiętajcie, to jest 29er, to jest rower, który z natury jest dość długi, więc powiedzmy, że MK powyżej 1,77 m, myślę, że te okolice są bezpieczne. Poniżej nawet spokojnie S-ka, 1,74 m, 1,75 m, szukajcie tego roweru w rozmiarze S, bo będzie lepszym wyborem. LK grubo powyżej 1,80 m, myślę, że 1,83-4 to jest minimalny wzrost na rozmiar L, bo naprawdę ten rower będzie dla Was za duży, a mimo wszystko jest to rower górski, więc dajmy mu szansę wykazać się z tej dobrej terenowej strony, a to zrobi tylko wtedy, kiedy dobierzemy naprawdę właściwy rozmiar.